Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Dzisiejszy filmik nagrywamy na prośbę hodowców, którzy pytają nas, jak się odbywa u nas podczas sezonu lotowego karmienie gołębi. I chcemy po prostu przedstawić to, jak najprościej się da, żebyście po prostu wiedzieli, tak jak u nas się po prostu to odbywa. Zacznijmy może od niedzieli. Tak jak wszyscy wiedzą, w Anglii tutaj lotujemy, loty mamy w sobotę, także dzień taki spoczynkowy dla gołębia, odpoczynek jest taki niedziela. W niedzielę u nas gołębie dostają, z rana dostają takie diety, ta akurat jest spoczynkowa, taka akurat była dostępna. Jest to tak samo jak dieta, w sumie dużo się niczym nie różni, jak super dieta. Dostają to, w niedzielę dostają to rano z APF-em, z białkiem. Nie musi być to APF, ja akurat tego mam pod ręką, akurat został mi z zeszłego roku. Także dlatego go tutaj pokazuję, bo akurat mam, żeby wam pokazać po prostu. Zacznijmy jeszcze od jednej najważniejszej rzeczy. U mnie gołębie są łyżeczkowane. To jest porcja na 13 wdowców. Taka mała musztardówka, jak w Polsce kiedyś musztarda była pakowana. To jest na 13 wdowców i to jest rano i po południu. Taka dawka. Niezależnie czy domieszam kukurydzy, czy konopi, czy w ogóle czego zrobię jakiś skład, zawsze dostaję łyżeczkę na gołębia. Nie ma po prostu uprość. Nie mówię też nie, bo są wyjątki, jeżeli są loty, widzę, że będzie lot dłuższy, będzie pod wiatr, wiadomo, dostają więcej. To jaki człowiek musi dostać dobrego schabowego, żeby po prostu iść do lasu i załóżmy piłą machać cały dzień. Tak samo i z gołębiem. Nie ma żadnej innej różnicy. Także mamy tutaj niedzielę. Z samego rana idzie ta dieta z APF-em, tak jak wspomniałem. Później po południu idzie już APF także, ale idzie z tą karmą, a akurat jest karmą pierzeniową. Dużo się nie różni od, załóżmy, od karmy lotowej. Taka akurat była dostępna, taką po prostu kupiłem. Mieszamy już wtedy ją pół na pół. Mieszamy jej pół na pół i wychodzi nam takie coś. W tej karmie jest więcej białka, jest tego groszku. On się uzupełnia też, bo wiadomo, trzeba tego gołębia... Jedna ważna rzecz, trzeba tego gołębia jak najszybciej odbudować. Dlatego tutaj mamy do tego jeszcze ten APF. Także ten APF zapewnia tutaj nam szybką odbudowę. Także to jest niedziela. Później jedziemy w poniedziałek. W poniedziałek, jeżeli był lot lekki, u nas dostają znowu tą karmę. Super dietę. Bo jeżeli jest lot 150 km, ten gołąb nie ma prawa się zmęczyć. Naprawdę, chyba że musiałaby być taka, jak to mówią, bomba, że gołębie by przychodziły po 5 godzinach. Rzadko się to zdarza, ale czasami się tak zdarza. Wiadomo, wtedy trzeba pociągnąć jeszcze z tym APF-em, z tym białkiem, jeszcze jeden dodatkowy dzień. Ale wtedy już, jeżeli jest łatwy lot, bujamy cały dzień znowu na tej karmie. Wtorek, środa. W środę zaczynamy już, załóżmy, ja bynajmniej to robię, że zaczynam wzbogacać. Wtedy daję tej pierzeniowej karmy. Lot może być lotowa, to nie patrzcie na mnie, że ja mam pierzeniową. Ja mam taką pod ręką. Ja trochę idę taką łatwizną, bo nie było w sklepie, kupiłem tą. I robimy już wtedy pół na pół z tą dietą. Ale dalej idzie łyżeczka na gołębia. Nie idzie po prostu więcej. Idzie łyżeczka, on ma być pełny, a lekki. Tutaj w tej diecie jest dużo ryżupady, on powoduje, że gołębie są pełne, ale lekkie. On nie może być na lot do 300 km czy do 400 km przypasiony. Jeżeli on się nie oderwie na samym starcie, nie pójdzie w swoją stronę, zapomnijcie o wynikach. Tak zazwyczaj jest. Nie, załóżmy, nie neguję tego i nie obalam jakichś tam teorii, że na pełnym karmniku każdy ma swoje zdanie. Naprawdę, ja się z tym wszystkim zgadzam, sam się uczę, tylko ja po prostu opowiadam, jak jest w naszej hodowli. U nas jest łyżeczkowane od samego początku do końca. No i załóżmy teraz, bo mówiliśmy wtorek. Środę znaczy się. Środa idzie pół na pół. Czwartek już dodajemy więcej, tylko że w czwartek jest u nas trochę co innego. W czwartek też idzie ta dieta. Do tego idzie słonecznik uskany. Do tego idzie osobno kukurydza popcorn, ta malutka. I idzie konopia. Tylko że obserwujemy, jaki jest lot. Czy to jest będzie cięższy lot pod wiatr i długość. Bo jeżeli lot będzie znowu łatwy, one dostają dosłownie odrobinę tego. Dosłownie odrobinę tego wszystkiego dostają, bo jeżeli lot będzie łatwy i codziennie biorę tam z jednego, ze dwa do ręki. Codziennie patrzę, jak on w ogóle, jak leży w ręce. Czy się nie przypasają, bo nawet pamiętajcie na tym, że jeżeli nawet będziemy paśli na owsie, nie na owsie, na jęczmieniu, a przesadzimy, to nawet i na jęczmieniu zapasimy. Ja już to próbowałem nieraz. I skoro o owsie teraz mowa. Zwykły owiec od konia. Na ten kubeczek, na tych 12, co tu jest wdowców, 13 wdowców, idzie taka garstka dosłownie, łyżka, idzie dla nich też. I to jest codziennie. I to nie ma uprość, to jest jak amen w pacierzu. One dostają nawet w piątek rano, gdzie jest dzień wkładania, w piątek rano dostają jeszcze ten owiec, garstkę owsa. To mi się wydaje, to jest taki miernik i bez tego na razie moja hodowla by się w każdym razie nie odbyła.
Tak samo i jęczmień. Zobaczcie, ile tu jest tego jęczmienia. No jest tego jęczmienia dużo. Jest ryżu pady. Także na tym się odbywa. I wtedy sobie dozujemy, załóżmy. Im cięższy lot, im więcej, dodajemy kukurydzy, słoneczniku, konopi. Nie trzeba kombinować z karmami, ja wam powiem szczerze. Im mniej, tym lepiej. Tak samo z preparatami. Same suplementy. Ja wam pokażę za chwilę, jakie suplementy ja daję. Kiedyś kupowałem zestawy. 20 zestawów. 20 produktów. A 7 dni w tygodniu tylko jest. Powiedzcie mi teraz, kiedy to można zastosować. My nie pomagamy tym gołębiom, tylko szkodzimy im. Ja to przerobiłem naprawdę tu przez parę lat. Cudawianki robiłem. Ale próbowałem wszystkiego, tak samo podkreślam. Ja cały czas się uczyłem. I im więcej dawałem, tym gorsze wyniki były. Im więcej dawałem, tym gorsze wyniki. I nawet więcej wywózek było między lotami i tym gorsze wyniki było. A jak po prostu się odeszło od tego i daje się po prostu same minimum, tylko że to nie można zrobić tego w pierwszym roku. Ja to już po prostu stosuję już trzeci rok i dopiero teraz zaczyna, w zeszłym roku zaczęło to fajnie już fajnie działać. Tak samo karmy. Nie musi być jakaś tam karma, nie wiadomo z jakiej firmy. Go ma dostać tyle, ile ma dostać i resztę, jeżeli przyjdzie wypompowany, mamy białko, niekoniecznie APF. Mamy białko, zwykłe dla koni można kupić nawet. Skoro produkt jak dla koni. Powiem wam jedną rzecz. Dużo hodowców wie, że suplement dla konia, a dla gołębia to jest po prostu to samo. No jak pokażę ze zbliżenia, żebyście zobaczyli. Zobaczcie. Tu jest 2 kg witamin. Wiecie, jaka różnica jest? Czym to się różni? Że tu jest koń, a my kupujemy z gołębiem. Taka różnica jest. I różnica jest jeszcze taka, że to kosztuje... Mam zamknięte akurat jeszcze. Że to kosztuje 12 funtów, a z gołębiem, że mały gołąb jest namalowany i jest 200 gram, kosztuje te same pieniądze. Powiedzcie mi, jaki sens jest. To jest sens tylko taki, że nabijamy po prostu producentom pieniądze. Różnica jest żadna. Tylko różnica jest po prostu w cenie. Dlatego ja odeszłem już od tego i pokazuję wam, jak to można zamienić. Tak samo drożdże pilne. Jaka jest różnica dla gołębia, a dla konia? Żadna. Tylko różnica jest w cenie. Teraz może po locie. Po locie Coliamin Forte, akurat nie było go, Amin Power Forte. Skład ten sam. To jest po locie odbudowa. W tygodniu, poniedziałek, niedziela akurat i poniedziałek rosło drogi oddechowe. Oczyszczenie drogów oddechowych. Nie musi być doktora Bocampa. Taki akurat mam z zeszłego roku, mi został jeszcze. Jedno co z najważniejszych teraz stosuję i stosuję to około 4-5 miesięcy w sumie. Żel oksygen, normalny dla ludzi, ale naprawdę dużo ludzi mówi o tym na filmikach, ale nikt jeszcze nigdy nie pokazał, o co naprawdę chodzi. Jest to normalny żel oksygen. Są to, jakby nie było, takie drożdże w płynie. Powiem wam szczerze, przy wychowie młodych dostają na rozpłodzie, dostają rodzice, dostają 2 razy w tygodniu, a powiem wam, że to jest rewelacja. Tak samo dostają mnie na gołębniku lotowym 2 razy w tygodniu. Zwykły, normalny żel oksygen dla ludzi. A gdyby był tu gołąb, to by kosztowało 2 razy tyle. Dlatego taka jest różnica. Dużo preparatów można zastąpić dla ludzi, albo normalnie dla innych zwierząt, jak dla koni, załóżmy. I teraz co drugi tydzień, i to jest jak amen w pacierzu. Totalna dezynfekcja. Wiadomo, gołębie zawsze coś załapią w kabinie. My możemy mieć tak wyleczone gołębie, ale po trzecim, po czwartym locie trzeba coś dać zapobiegawczo. Także to u nas idzie jeden dzień po drugim. Co drugi, co trzeci lot obserwujemy, jak wszystko wygląda. Także nie ma żadnej komplikacji. Nie musi być tu 10 tysięcy karm. Nie musi być tu 5 rodzajów karm. Wystarczy 2 rodzaje karm. Jedna, załóżmy, niech to będzie zamiast tej mojej, załóżmy tej pierzeniowej, niech to będzie jakaś energy. Do tego super dieta. I tylko nam potrzebna jest kukurydza, słonecznik i konopia. Uwierzcie mi, to w zupełności wystarcza. Naprawdę. Im większa karma jest, im więcej gołębie dostają, tym więcej jest to wymagane. Ja odeszłem od tego naprawdę i na tych wszystkich karmach, których ja teraz, załóżmy, bazuję, to są tylko 2 karmy kupione w sklepie. Owiec od rolnika. No nie mówię, bo kukurydzę trzeba dokupiłem osobno też. Nie będę nawet reklamował tą firmy. Słonecznik normalny dla ludzi. I konopia w zwykłym sklepie dla koni. I to są tylko te składniki, które, na których bazujemy. I teraz tak, jeżeli przychodzi, wiadomo, łatwy lot, ja już to mówiłem. Wiadomo, nie stusujemy tego wszystkiego, nie ma sensu. Ten goł musi być lekki. On, jeżeli chcemy zrobić dobry wynik ze sprintu do 300-400 km, on musi się oderwać. Tu jeszcze tym bardziej w Anglii chodzi naprawdę o ułamki sekundy i liczy się tylko pierwszy goł. Nie można sobie pozwolić, że da się tego gołębia i on jeszcze ma tyle siły, on ma tyle w sobie energii, że on idzie z drugimi gołębiami. Nie, to gołębie mają iść za nim właśnie. W ten sposób, do tego dążymy.
A czy to jest takie żyłowanie? Tak. Powiem wam szczerze, że czasami tak sobie myślę, że to trochę jest takie żyłowanie. Tylko najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby on przyszedł po locie i miał dobrą odbudowę. Żeby on w środę już był odbudowany, żeby on chętnie wychodził mi z Gojennika. Tak jeszcze zaznaczę, po locie w sobotę mamy lot, niedzielę gołębie siedzą zamknięte. Mają wstawione wanienki, one mogą sobie wychodzić do woliery, nie są w ogóle. Zdarza się też, nie mówię, że nie, zdarza się też, że widzę, że wychodzą chętnie do korytarza, chcą wyjść, ale nie ma żadnego jakiegoś przymusowego oblotu. One sobie wyjdą na ogród, coś podziubią, wychodzą, mają taki luźny dzień. Samce, jak już wspomniałem, są rozdzielone, tak jak widzieliście na ostatnim filmiku. Dzisiaj byłem na treningu 80 km, brakuje tam jednego roczniaka. W sumie czwarty trening i z czwartego treningu się tam opóźnia. Zobaczymy, co z niego będzie. Nie wiem, czy jeszcze jeden robimy trening w środę, tam około 30 km i w piątek idą do kabiny. Zobaczymy, czy dotrzyma, czy nie dotrzyma. Prawdopodobnie go usunę, bo i tak chyba raczej nic z tego nie będzie. Przychodzi, coś tam przez chwilę się odbudowuje, ale nie widzę jakiejś przyszłości dla niego, bynajmniej u moich wdowców tutaj. Także raczej taki gołąb będzie usuwany. I jeszcze raz powtarzam, nie trzeba 10 tysięcy karm. Naprawdę. Zobaczcie, co ta karma, nawet ta pierzeniowa, ona ma w sobie prawie wszystko. A jaka jest różnica? Że na tej pisze, że to jest pierzeniowa, a nie załóżmy lotowa. No, taka jest różnica, tylko ważne jest też, żeby dopasować tą karmę, te komponenty do każdego dnia. Niektórzy twierdzą, że najważniejsze jest, żeby dać ostrą, grubą karmę po przylocie. Ja nie jestem tego zdania. Ja jestem tego zdania, że gołąb po przylocie powinien trochę odpocząć i zacząć z nim trochę tak lajtowo. Dlatego to zastępuję właśnie białkiem. Żeby one dostały tej diety, ale żeby nabrały z powrotem masy tym białkiem. Żeby one dostały przez dwa dni, jeżeli jest ciężki lot. Są takie loty, że naprawdę jest dwie godziny lotu, gołąb przychodzi, nawet nie widać, że on na locie jest. Zdarzają się i takie loty, że jest 5 godzin lotu, on idzie z wiatrem, też po nim nie widać. Dlatego nie ma sensu go, załóżmy, katować czy napełniać, załóżmy. No to tak jakby człowiek przyleciał i do domu po pracy, zmęczony, jest język na brodzie, że tak powiem, i tu mama stawia nam, załóżmy, schabowego, żeby zjeść. No każdy by wolał jakoś chyba najpierw odpocząć chwilę i zjeść coś bardziej takiego lajtowego niż od razu takie ciężkie jedzenie. Dlatego mówię, ja odeszłem od tego i można naprawdę, zobaczcie koledzy, można odejść od tego, zwykły owiec. A jaka jest różnica między tym owcem a od rolnika czy takiego ze sklepu? Powiedzcie, jaka jest? Żadna. Tylko wiadomo, też trzeba dobrać, bo są, wiadomo, można kupić. Ja kiedyś też się przyjechał, kupiłem jęczmień, wyrzuciłem cały worek. Pojechałem dla koni, niby dla koni powinien być taki czysty i tak dalej, ale to była taka sieczka, że nawet króliki tego nie chciały jeść. No ale trudno, zdarza się i tak. Tak samo i w naszych karmach. Nie wiadomo, czy każdy produkt jest akurat tak wyśmienicie tutaj dopasowany, czy nie ma grzybicy, nie wiadomo, no tego się nie sprawdzi okiem. Dlatego mówię, ja od tego dużo odeszłem. Co odnośnie hodowli jeszcze. Młode dla nas teraz są obrączkowane. Jedne poleciały tam do Polski, do Ładzia, którego pozdrawiamy. I ciągniemy dla siebie teraz, bo w sumie zostały jeszcze nam dwa lęgi do pociągnięcia. Ten, który teraz obrączkujemy, i jeszcze jeden. Ale z tego drugiego już tam zobaczymy, część tam pójdzie do rozpodu, bo coś trzeba na pewno tam będzie zastąpić. Wiadomo, z rozpodu też wszystkie gołębie nie przekazują i nie ma cudów takich, żeby wszystko było leciało i tak dalej. Będziemy starali się na koniec sezonu zrobić taki rachunek sumienia im, po których po prostu są, po których nie, i zastąpić coś tam. Co roku tak robimy, ale to gołębiami właśnie naszymi stąd, z naszego gołębnika. Nie ściągamy w tym roku, nic nie próbujemy nawet. Może na jesień, zresztą teraz nawet nie ma takiej opcji, żeby coś ściągnąć, bo wiadomo, ściągnąć to sobie można teraz problemy i choroby jakąś, bo to flora bakteryjna może się pomieszać i jest różnie wtedy. Dlatego nawet nie myślę o tym, żeby coś tam ściągać. Ale mówię, to jeszcze można wszystko bardzo tanio, tym bardziej, że widzicie koledzy, jakie ceny karmy. Teraz tu worek jakieś tam karmy ponad 20 funtów, gdzie jeszcze rok temu kosztowała 17, 3 funty. Nie wiadomo, co to będzie na ten. A mówię, trzeba odchodzić do tego. Tu jeszcze nie pokazałem wam jednej najważniejszej rzeczy. Warzywa, ten miks warzywny. On idzie tak samo, on idzie dwa razy w tygodniu, idzie na karmę, z którego też nie zrezygnuję. Mam słoiki porobione. Zawsze robię na początku sezonu i one starczają mi na cały sezon. Nawet jeszcze zostają. Na rozpodzie też są stosowane dwa razy w tygodniu. Oprócz tego jeszcze, co tutaj wam pokazałem, oprócz tego wszystkiego, wiadomo, na gołębniku są glity i minerały. To jest nieodzowne takie... No zakaż, to jest cały czas w każdym razie. Jest uzupełniane tam co drugi dzień. Wyjadają, szczególnie na rozpodzie, jak one tam karmią. I także mówię wam, koledzy, nie trzeba naprawdę dużo jakichś tam wielkich cudów do tego. Ten APF, załóżmy, można zastąpić normalnym, zwykłym białkiem. Jaka jest różnica, że tu pisze APF, że to jest dla gołębia i to kosztuje, załóżmy, 150 zł. A można kupić taki za 50 zł i też będzie. To mówię, to jest wszystko, tylko pamiętajcie o tym.
nie jestem przeciwnikiem jakichś firm, które to, bo wiadomo, każdy chce zarabiać jakieś pieniądze, tylko mówię jak jest, że można to zrobić w inny sposób. Dlatego to, co wam tutaj przygotowałem, to jest w zupełności wystarczające na loty już 500 km. A jeżeli przyjdą 800, posłuchajcie teraz, przyjdą 800 i oni głębie też będą na tym leciały. Tylko po prostu dostaną tego więcej. No. Nie ma co ukrywać. Wtedy taka 800 przychodzi, już zaczynamy go budowę. Zaczynamy budowę już od wtorku. Nie to, że przy wtorku jeszcze tam delikatnie jedziemy, tylko po prostu dajemy więcej. No. Dlatego one są u mnie urzeczkowane, bo ja wiem każdy ile gołąb potrzebuje i obserwuję po prostu pogodę i wtedy widzę. Teraz już mamy też pogody, nie to, że na jednej sprawdzimy albo czekamy, że po dzienniku telewizyjnym pokażą nam pogodę. Nie, no teraz mamy aplikacji dużo, jest tyle, że pogodę widzimy, jeżeli na jednej i na drugiej raczej się sprawdza, że to będzie lot z wiatrem. Wiadomo, jak je przygotować. Czy będzie pod wiatr, czy jak. No nie ma co tu kombinować. Wiadomo, jeżeli głębie się gdzieś zetną, no to już jest wyższa szkoła jazdy, że tak powiem. To nie wiem, co byśmy nie robili, to i tak nie przygotujemy. Najważniejsze w tym wszystkim jeszcze jest gołąb, bo bez gołębia to nic nie zrobimy. Czy będziemy go łyżeczkować, czy będziemy na pełnym karmniku. Nic nie zrobimy, dopóki nie będziemy mieli jakiegoś tam gołębia. Także pokazałem wam tutaj w prosty sposób, bo pytacie się, jak to u mnie jest. Także tak to u mnie jest. I to jest użyczkowanie. To jest na 13 wdowców. Naprawdę, panowie. To jest rano, 13 wdowców i 13 wieczorów. I do wody nie ma jakichś tam cudów. Do wody, zamiast zakwaszacza stosuję wyciąg z pestek z grejpfruta. Jest gorzki. Kiedyś tam wyczytałem, że nawet tym olejem z pestek grejpfruta właśnie w Ameryce dezynfekują narzędzia chirurgiczne. Że jest bakteriobójczy, zabija wszelkie wirusy. Także postanowiłem też to dawać. Daję to od 2 lat. Nie są to jakieś właśnie duże pieniądze. Można kupić małą fiolkę. Daję 2 kropelki na 3 litry wody. Mi się wydaje, że to na pewno jej nie zaszkodzi, a to wszystko naturalne i nie ma tu. To jest jedyna chemia na gierniku. Naprawdę, to jest jedyna chemia, ale bez tego się nie obejdziemy, panowie. Ja nie mówię, że to akurat musi być to. To akurat mam pod ręką i to stosuję od 3 lat. Ale musi być, bo jak przyjdzie trwoga, to do Boga, jak to mówią. Wiadomo, jak to jedni wkładają w gołębie. Jedni dbają o gołębie, drudzy nie dbają. Ale to nie znaczy też, że ci, co dbają, że gołębie nie załapią choroby podczas lotów. No wiadomo, przyjdzie jeden do karmnika, drugi do pojnika. Sprawa załatwiona. Dlatego ja przestrzegam przed tym i ja daję co drugi, co trzeci lot. U mnie to istnieje. Nie mówię, że nie. Istnieje. Także widzicie, tak to u mnie w sumie wygląda. I nie ma tu całego zestawu. Jak ja kiedyś przyjechałem z wystawy i przywiozłem cały karton, a później się za głowę sam złapałem, mówię, kurde, kiedy ja mam to dać? Jak tam było 14 chyba produktów, a 7 dni w tygodniu. Nie ma sensu, naprawdę nie ma sensu. Tym bardziej teraz loty mamy, jakie mamy. Jeżeli któryś gołąb odbiega, który gołąb nie nadaje rady z następnymi, z tymi, którymi współpracuje, czy współuczestniczy na jednym gołębniku, wiadomo, że coś jest z tym gołębiem nie tak. I może być nawet najlepszym lotnikiem, zostaje usuwany. Jeżeli on nie przez, w ciągu 2 lotów, on po prostu spóźni, nie daje się go odbudować, zostaje usuwany. Dlatego przystoimy przy takiej hodowli na takim etapie, jaki mamy. Także jeszcze raz wszystkim życzę dobrych lotów. My zaczynamy za parę dni, w piątek wkładanie, lot 160 km. Postaramy się coś tam nagrać, może nie każdy lot, bo człowiek też pracuje. A tutaj nagrałem tylko ten filmik pokazać, że można to taniej, bo naprawdę ceny rosną diametralnie i widzicie, co tu się w ogóle dzieje na całym świecie przez tą wojnę i nie tylko. Najpierw pandemia, teraz ta wojna. A wiadomo, że trzeba, człowiek patrzy, też ma dzieci i rodzinę. Także tak to u nas wygląda. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie. Dobry lot. Adam Koziel.